Także panoramę mamy jeszcze tu, bo jesteśmy za Czerską 8/10. To jest gazeta wyborcza tam przy Chełmskiej, która się mieści tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce. No bo ponieważ tutaj nie jest Angloameryka Białystok, a w Angloameryce Białystok Czerska, no to jest na Zienkiewiczach gdzieś tam, gdzie żeśmy tam też kiedyś rezydowali z Jadwigą Koszelew. Z Jadwigą Koszelew. To nie było złe, to było dobre. No i tam, proszę Państwa, na tej Czerskiej Jadwiga Koszelew nogi wyciągnęła. No i moja gitara została tam. 2 lata nie byłam. No i gitarę teraz szukaj. No. Także proszę Państwa, Jadwiga Koszelew po prostu pracowała w dermatologii. Była pielęgniarką. I teraz, proszę Państwa, okazało się, że tam, gdzie ona była pielęgniarką w dermatologii. Tak, w dermatologii, proszę Państwa. Także Państwo zobaczą. Tutaj mieszkała siostra Wiktorowska na ulicy Czerniakowskiej, która uczyła, chyba w tym roku, tak, która uczyła mnie grać na fortepianie, na gitarze, na 2 instrumentach, na gitarze i na fortepianie. Siostra Wiktorowska, wspaniała, ale uciekła do Ameryki, podobna do Osiecki. A może to w tym roku? Bo tutaj w którymś z tych domów, przy ulicy Czerniakowskiej, czyli że ja mówiłam, że to tak, siostra Wiktorowska z Czerniakowskiej. No, uciekła do Ameryki, bo... Ale pewnie dawno umarła. Tak pokochała kolegę Jacka, który miał tam, no jak to mężczyzna, 80 lat, a ona miała 75. Kolegę Jacka pokochała w Ameryce, że tam stąd z Czerniakowskiej wyjechała. Już teraz to, żebym ja tak miała trafić do tej Wiktorowskiej, tam jakaś babka mieszka, ale to już chyba ze 20 lat mieszka, jakaś obca kobieta. Przecież ona musiała to mieszkanie sprzedać, prawda? Tutaj pytania są w Warszawie. Bez sensu. To trzeba wziąć Biblię do ręki i czytać. Biblię i czytać. Zaraz zadzwonię. Z taką babką myśmy się spotkali, taką blondynką, ale przyjęła kobietę, która poszła sobie na dół, kupiła kawę i przyjechała z galerii Porczyńskich i powiedziała, że tam, gdzie ten nasz Breżniew był, to tam była jedna wielka lipa. Nic nie było i ona stamtąd przyjechała do galerii Kwadrat. A w galerii Kwadrat było wszystko. No. Mam pracę. Także proszę Państwa, no w Warszawie tutaj ludzie nie mają 5 zł, no bo ludzie nie pracują w Warszawie. W katolickiej Polsce ona ma zawsze napisać, ludzie nie pracują. Skąd mają mieć pieniądze? Także skręcamy, proszę Państwa, tutaj tym autobusem 180, wjeżdżając w... Nowy Świat. Nie, to nie to. To są osoby niepełnosprawne.